Czekawe Mikołajki. Czekawe Mikołajki. Dokładnie tak mówię. Czekawe Mikołajki. To nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Olsztyna. I nowe, i nie nowe. My chcieliśmy trochę zwrócić uwagę na to, że święta Bożego Narodzenia to także nasze tradycje i możemy je kontynuować w aktywny sposób. Dlatego zależało nam, żeby w takiej formie trochę jarmarku z jednej strony pokazać wyroby wszystkie naturalne i te, które się nam kojarzą ze świętami, ale chcieliśmy zwrócić uwagę, że warto jest też rodzinnie poświętować. Dlatego zrobiliśmy cały cykl różnych warsztatów dla dzieci, ale także i dorosłych, całych rodzin, żeby można było tą tradycję świąt wspominać i wspólnie świętować. Czyli już wiemy, po co jest ta impreza, a teraz powiedzcie Państwo, kto ją organizuje. Czekawe Mikołajki są organizowane przez właściwie kilka podmiotów. Między innymi przez Kofikadę, przez spalarnię kawy Kofikada w Olsztynie, przez stowarzyszenie. Tak, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem. Oraz Dziką Czekoladę i Gabriele Klimowicz, która tutaj stoi teraz koło nas i jest to bardzo ważnym duchem tej imprezy. A w warsztatach wspomagają nas także Fundacja Edukacji Leśnej Drzewicy. To powiedzmy jeszcze tak bliżej, co Państwo oferujecie, jak widać, licznie przybyłym mieszkańcom Olsztyna i turystom na tę imprezę? To od tej strony takiej tradycyjnej, czyli bardziej, jak myśmy to nazwali, aktywna tradycja. Podzieliliśmy to w ten sposób, że mamy 4 rodzaje warsztatów, na których możemy, są to warsztaty piernikowe, czekolady, choinek i robienia kartek. Choinki drewniane i Mikołajki, ale zrobiliśmy też cały cykl różnych takich towarzyszących imprez przy tym, czyli na przykład konkurs na piernikowy domek, pisanie listów do świętego Mikołaja, będzie też o 15:00 śpiewanie kolęd, proszę Państwa, więc myślę, że coś, co warto by było wspólnie kontynuować i także w domu później. I szereg jeszcze innych dodatkowych takich przy tym działań społecznych. A druga część to nasi wystawcy, którzy robią fantastyczne klimaty. Tak, no, jest to blisko 20 wystawców, naprawdę wyjątkowych, którzy robią niesamowite rzeczy. No, można niektóre z nich tutaj zobaczyć. Właśnie tu prezentujemy, kochani. Raczej staramy się wybierać producentów, rzemieślników, którzy wykonują swoje wyroby z pasją, z sercem. Robią to w niewielkiej skali, natomiast najważniejsza jest dla nich jakość. I idea tak naprawdę, bo oni są wszyscy zakochani w tym, co robią. I to o to nam chodzi, żebyśmy szerzyli i pokazywali tych ludzi, którzy robią, tak jak Arek powiedział, z pasją, z miłością, rzeczy, które są dla nas, od zawsze mamy, bo to są wszystkie jakieś jedzeniowe rzeczy, rękodzieło, takie, które są gdzieś nam bliskie, a gdzieś zaczynają nam trochę uciekać. Więc my tu chcemy wrócić do tych tradycji, żeby też razem wspólnie robić, ale też korzystać z tego, co fantastycznie nasi tutaj rzemieślnicy lokalni tworzą. Ja jeszcze wspomnę, co oznacza w ogóle skąd czekawe. No, czekawe, jak mówi, jakby można troszeczkę tutaj, że tak powiem, oddiagnozować. Jest to zbitek słów, właściwie skrótów od czekolady i kawy. Tak się zaczęły nasze pierwsze inicjatywy. Pierwszą inicjatywą, która była podjęta przez ten team, można powiedzieć, był targ czekawy, który odbył się 4 lipca w Dobrym Mieście. I to była pierwsza inicjatywa. To już jest nasza jakby kolejna, to jest nasze kolejne działanie, tym razem skierowane bezpośrednio jakby do mieszkańców Olsztyna. Jak widać, te działania cieszą się naprawdę popularnością, bo cały czas jesteśmy tutaj od 10:30 i cały czas przychodzą osoby, cały czas ktoś do nas nowy przychodzi, są ludzie, kręcą się, na warsztaty trzeba nawet czasami poczekać, bo tyle mamy chętnych. Oczywiście wszystko robimy w tym naszych obecnych zasadach i rygorach covidowych, bo wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czyli rozumiem, że jesteście Państwo bardzo zadowoleni z zainteresowania tą imprezą i że możemy liczyć na spotkanie za rok. Miejmy taką nadzieję. Ja chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że wszystkie warsztaty są finansowane właściwie z funduszy miejskich, bo MZPiT tutaj nas wspomógł tym, że możemy te warsztaty, one są po prostu za darmo dzięki temu. I mamy nadzieję, i uśmiechamy się tutaj też do naszych wszystkich włodarzy, że jest taka szansa, że będzie to za rok.